To, co trafiło właśnie do Sejmu, obudziło prawdziwe demony sprzed ponad dwóch lat. No to to, 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 to jest żart. Ta historia zrobiła takie koło. Że to jest historia współczesnej Polsce. Projekt złożony przez polityków rządzącego Prawa i Sprawiedliwości wprowadziłby w praktyce bezkarność dla samorządowców, którzy przed słynnymi niedoszłymi wyborami kopertowymi wydali poczcie dane mieszkańców. Ci, którzy spełnili obowiązek konstytucyjny, żeby w terminie przewidzianym przez konstytucję przeprowadzić wybory prezydenckie, są ciągani po prokuraturze. Aby dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. Cofnijmy się o 2,5 roku z kwiecień 2020 i potworne zamieszanie wokół wyborów prezydenckich wyznaczonych już na maj, trwa epidemia, jest lockdown. Nie da się zorganizować normalnego głosowania. Rządzący chcą więc przeprowadzić głosowanie w pełni korespondencyjne, szykują je na ostatnią chwilę. Przepisy są rozparcelowane po czterech różnych ustawach. Jedna z nich, która pozwoli m.in. zrobić z poczty polskiej operatora takich wyborów, jeszcze nawet nie weszła w życie. Mimo to poczta chce, by samorządowcy już teraz podali jej dane poszczególnych mieszkańców, czyli wyborców. Mam nadzieję, że samorządy wy, wywiążą się ze swojego obowiązku. My nie mamy prawa udostępniać danych. Ja złożyłem również dzisiaj doniesienie do prokuratury. Ale nie wszyscy byli tak kategoryczni. Sieć Obywatelska Watchdog Polska sprawdziła, że niemal 20% gmin jednak przekazało poczcie dane. Choć, jak stwierdziła potem Najwyższa Izba Kontroli i jak przyznał sam premier, nie było podstawy prawnej. Jeżeli mamy żyć w demokratycznym państwie prawa, to musimy rozumieć, że działa, władza działa tylko na podstawie i w granicach prawa. Nie możemy być w takiej sytuacji, że mówimy, oni nam kazali. W Wielkopolsce do przekazania danych poczcie przyznało się 18 samorządów. Jedną z takich gmin był na przykład Opatówek pod Kaliszem. A czy dzisiaj też wydałby pan ten spis poczcie? Burmistrz Opatówka przyznał nam dzisiaj, że działał wtedy pod presją czasu i że teraz być może bardziej by się nad tym zastanowił, ale nie chciał komentować najnowszego projektu ustawy. Ten zakłada, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy wtedy zadziałali zgodnie z oczekiwaniem rządzących, nie popełnili przestępstwa. Mało tego, z automatu nakazuje umorzyć toczące się w tych sprawach śledztwa. A jeżeli już zapadł wyrok, zaproponowane przepisy przewidują jego zatarcie. To znaczy, że PiS przyznaje, że to wszystko, co zrobił w 2020 roku, jest przestępstwem i chce uniknąć teraz odpowiedzialności za to przestępstwo. To jest dosyć jasna sprawa. Daliśmy rozkaz, że ktoś ma złamać prawa, i w momencie, kiedy to prawo, kiedy ktoś chciał wyciągnąć konsekwencje, to rozciągamy kryszę nad tym. Nad tym, kto to prawo złamał? Tymczasem prezes PiS uważa, że prawo owszem złamali, ale ci, którzy wtedy danych wyborców nie chcieli poczcie wydać. Czyli nie dopełnili swoich obowiązków, no żyją sobie w spokoju. Do tak zwanych wyborów kopertowych ostatecznie i tak nie doszło. Rządzący zdążyli wydać na ich przygotowanie około 70 milionów złotych. Koniec końców wybory przeprowadzono normalnie na przełomie czerwca i lipca. Wygrał je urzędujący wcześniej prezydent Andrzej Duda. Sławeren Lipoński, puls dnia.